Jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego jedne firmy osiągają sukces w biznesie, a inne nie, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. I od razu zastrzegam, nie będę mówić o takich rzeczach, które możesz sobie wygooglować bardzo łatwo w internecie. Czyli nie będę mówić o jakości produktów i usług, nie będę mówić o umiejętności zarządzania finansami, nie będę też mówić o jakości obsługi klienta, czy też o znajomości narzędzi marketingowych. To jest banał. Ale to jest dopiero druga kolejność odśnieżania. Tak naprawdę najważniejszych jest pięć zupełnie innych elementów. Jakich obejrzyj ten odcinek? To już nasza 33. strategiczna kawa, czyli cotygodniowe spotkanie przedsiębiorczyń i przedsiębiorców, freelancerek i freelancerów. My tutaj zatrzymujemy się, poznajemy jeden temat. Po to, by rozwijać się i docelowo zarabiać więcej na swoim. Ja nazywam się Barbara Jurga i jestem badaczką rynku. Od 21 lat robię badania rynku, na podstawie tego piszę strategie dla marek i firm, i w ten sposób pomagam przedsiębiorczyniom i przedsiębiorcom w tym, żeby zarabiali więcej na swoim. Dzisiaj jest bardzo ciekawy odcinek, dlatego że ten odcinek jest w całości poświęcony temu, dlaczego tak się dzieje, że jedne firmy osiągają sukces, a inne nie. I będę o tym mówić z perspektywy badaczki rynku, czyli poruszę pięć najważniejszych zmiennych, które stoją za sukcesem każdej z firm. Żeby nie przedłużać, ja ci te pięć zmiennych powiem od razu teraz, a potem przejdziemy do całego odcinka. Jeśli to cię zainteresuje już na wstępie, zapraszam do oglądania dalej. Jeśli nie, szkoda Twojego czasu, zrób coś, co będzie dla Ciebie dużo bardziej wartościowe. A te pięć zmiennych to pomysł na biznes. Nie każdy pomysł jest dobry na biznes. Człowiek, który ten pomysł będzie potem realizować i wprowadzać, będzie zamieniać ten pomysł na biznes. Trzecia zmienna to rynek. Ten rynek może nie być szczególnie łaskawy, szczególnie wtedy, kiedy ten rynek jest mocno zagęszczony. Będziemy mówić o tym, co zrobić w takim przypadku. Czwarta zmienna to czas, w tym odcinku nazywany również momentem. Czasami nie jest dobry czas na wprowadzenie jakiegoś pomysłu na rynek. Czasami rynek ma bardzo niekorzystny czas do tego, żeby prowadzić biznes z określonym pomysłem przez określonego człowieka. No i ostatnia zmienna, najbardziej dyskusyjna, zmienna, o której zapominają ludzie, kiedy opowiadają historię swojego sukcesu w swoim własnym biznesie ten piąty faktor to szczęście. Zacznijmy od zdefiniowania tego, co dla Ciebie oznacza słowo sukces w biznesie. Dla każdego z nas to słowo będzie oznaczać coś zupełnie innego. Dla jednych będą to gigantycznie duże pieniądze, skalowalna, wielka firma z wieloma działami, którymi zarządzać będą dyrektorzy poszczególnych pionów. Dla kogoś innego to będzie po prostu stworzenie sobie etatu, zwłaszcza wtedy, kiedy wcześniej ktoś stracił swoje miejsce pracy, a wtedy przechodząc na jed prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, taka osoba dalej ma środki do życia, czyli stworzyła sobie sama etat i to będzie dla tej osoby sukces. Jeżeli interesuje cię to, co dla mnie oznacza sukces, to to jest odpowiednia ilość czasu zainwestowana w prowadzenie swojej firmy która da mi odpowiednie, dla mnie satysfakcjonujące pieniądze, które będę mogła wydawać po pracy. I teraz yy, wszyscy, którzy znają moje kursy, jeżeli chodzi o budżetowanie małej firmy i od DG, wiedzą, że dla mnie takie rzeczy jak yy, budowanie poduchy finansowej, odkładanie pieniędzy na inwestycje związane z moją firmą, jak również odkładanie tych pieniędzy, zarówno na czarną, jak i na białą godzinę, to jest dla mnie koszt w firmie. W związku z czym moja firma ma zarobić, nie tylko na siebie, nie tylko na mnie, ale również na te wszystkie poduchy finansowe, o których Ci opowiedziałam. I co najważniejsze, prowadzenie tej firmy ma mi nie zajmować więcej niż 8 godzin przez 4 dni w tygodniu. Ja tak definiuję sukces. Z 24 godzin w ciągu doby, 8 godzin potrzebuję spać. Każdy z nas ma ten czas zupełnie inny. Ja wiem, że ja potrzebuję 8 godzin na sen. Więc zostaje mi 16 godzin i ja te 16 godzin podzieliłam sobie równo na pół. 8 godzin inwestuję w pracę, a przez kolejne 8 godzin to jest mój czas na rodzinę, dzieci, znajomych, pasję, odpoczynek, totalny relaks, jak również kreowanie tego wszystkiego, co ja potem znowu będę chciała robić w mojej firmie. Ja tak definiuję sukces. Natomiast nie ma jednej definicji sukcesu. Ty masz prawo marzyć o swoim sukcesie. Jakikolwiek by on nie był, najważniejsze na tym etapie tego odcinka jest to, żeby ustalić sobie samodzielnie, co dla ciebie ten sukces oznacza. Najlepiej, żeby to jeszcze zapisać, dlatego że tylko wtedy wiemy, gdzie jest nasza meta. I w tym maratonie biznesowym, jak my biegniemy i biegniemy i biegniemy i nie mamy określonej tej mety, my nie mamy tego zdefiniowanego, może się zdarzyć tak, że ty już dawno swój sukces osiągnęłaś albo osiągnąłeś. Ale ponieważ to nie zostało nazwane, to ty nie masz poczucia satysfakcji z osiągnięcia tego sukcesu. To jest bardzo ważne. Bardzo często się z tym spotykam na konsultacjach, gdzie ktoś mi mówi, ale ja jestem niezadowolona, to nie tak powinno być. Wtedy definiujemy ten sukces i okazuje się, że ten sukces już dawno został osiągnięty. Może czas na wytyczenie sobie nowych definicji tego sukcesu, na wytyczenie sobie nowych celów, do przemyślenia, do naszej następnej strategicznej kawy. A teraz będziemy się zajmować czymś, co jest bardziej mroczne. I mocno dołujące, czyli będziemy mówić o statystykach związanych z prowadzeniem firmy w Polsce. Dane są takie: 8 na 10 firm się zamyka przed upływem 24 miesięcy od powołania takiej firmy do życia. Czyli z tych 10 firm realnie po dwóch latach zostają tylko dwie. Nie koniec na tym. W tym następnym trzecim roku, który jest najbardziej kryzysowy i kluczowy, zamyka się jedna z tych dwóch firm. Czyli docelowo z 10 firm, które dzisiaj powstaną. Po trzech latach na rynku zostanie tylko jedna. I są to jeszcze dane sprzed pandemii COVID-19, sprzed wybuchu wojny na Ukrainie i sprzed rozpętania tej galopującej dwucyfrowej inflacji, której właśnie teraz wszyscy doświadczamy. I od razu powiem, dlaczego nie analizuję bieżących danych. Dlatego, że równocześnie na rynku pojawił się tak zwany Polski ład, jaśnie nam panujący, zafundowali nam zmiany prawne w obrębie prowadzenia działalności gospodarczych, i te zmiany prawne zaskutkowały tym, że bardzo dużo podmiotów obecnych na rynku zmienia swoją strukturę prawną, czyli na przykład jedne firmy się zamykają po to, żeby te same osoby otworzyły taką samą firmę, ale już w obrębie e, na przykład spółki, albo właśnie likwidują się spółki, pojawiają się inne podmioty. Ja tych danych świeżych analizować nie mogę, dlatego że dopiero z perspektywy czasu zobaczymy, co z tego wyniknie. Podpieram się tymi danymi, które wspominałam w książce. W książce macie odwołanie do konkretnych raportów, o których mówiłam. Takie są fakty. Jeżeli będziemy się z tymi faktami mierzyć, będziemy mogli znaleźć na te fakty pewne rozwiązanie. No dobrze, pomysł na biznes. Bardzo ważna sprawa. Nie każdy pomysł jest dobrym pomysłem na biznes. Niestety. I teraz e, najwięcej błędów popełniają tutaj osoby, które chcą zamienić pasję w biznes. To nie znaczy, że pasji nie da się zamienić na biznes. Absolutnie nie. Jeżeli jesteś kosmetolożką, to jest twoja pasja i chcesz wystartować na rynku ze swoim biznesem, to jest jak najbardziej możliwe. Podobnie jak jesteś rękodzielniczką albo nie wiem, uwielbiasz rowery i chcesz być przewodnikiem rowerowym po puszczy Kampinoskiej, to jest twoja pasja i ty to chcesz oczywiście ale to nie pasja ma decydować o tym, czy ty to z tego zrobisz biznes, tylko pomyślenie o tym, czy dana pasja zmieści się na rynku, czy to jest na pewno potrzebne. Ja tutaj zawsze daję taki abstrakcyjny przykład. To, że ty się pasjonujesz robieniem bamboszy dla kotów albo bamboszy dla chomików i jesteś w tym ekspertką albo ekspertem. To jeszcze wcale nie oznacza, że to, co robisz, jest potrzebne na rynku. I teraz, oczywiście, z mojego punktu widzenia, z perspektywy osoby, która zamieniła pasję w biznes, wiele razy to ja uważam, że dużo fajniej jest prowadzić taki biznes, który jest wypadkową naszej pasji. Ale trzeba tutaj włączyć myślenie i trzeba się zastanowić, czy na pewno ten nasz pomysł, oparty na naszej pasji, jest potrzebny na rynku. Bez tego nie możemy ruszać dalej, no bo w przeciwnym razie będziemy robić, Bambosze dla kotów. No i teraz ja wiem, ja to o tym kiedyś wspomniałam w jakimś moim kursie chyba w marce, która zarabia. Zastanów się, czy te bambosze dla kotów, czy dla chomików są na pewno potrzebne i pochodziło o abstrakcyjny przykład, który po prostu jest nie do zrobienia. Po czym zostałam zelana rolkami i tiktokami, jak to ludzie robią te bambosze dla kotów i faktycznie tym kotom na te kaputki zakładają, na te puchate łapki zakładaj. To, że ktoś to robi w internecie, to jeszcze nie znaczy, że na tym zarabia. Dlatego mówię o tym, żeby włączyć myślenie i zdrowy rozsądek i zastanowić się, czy nasz pomysł jest na pewno pomysłem potrzebnym na rynku. Dużo łatwiej decyduje się o tym, jak ja mam po prostu pomysł, chcę robić stołki, taborety, patrzę, na rynku tego nie ma albo jest tego stosunkowo mało, to wtedy ja myślę na chłodno. Jeżeli stołki i taborety to jest moja wewnętrzna pasja, to jest coś, co mnie toczy od środka, a ja po prostu mam wszystkie wiedzę, całą wiedzę na ten temat, zgromadzoną pod małym paznokciem, to wtedy nas bardzo kusi, żeby właśnie to zamieniać na biznes. Tutaj trzeba się zatrzymać, zrobić sobie swoją strategiczną kawę i przeanalizować to, czy rynek tego na pewno potrzebuje. Drugi punkt człowiek. Nie każdy człowiek pociągnie prowadzenie swojego biznesu. Ja już zrobiłam na ten temat jeden odcinek, on jest absolutnie kompletny, uzupełnię go tutaj tylko o jedną rzecz. Ten odcinek to jest etat czy firma. Podlinkowuję Ci go tutaj w tym nagraniu, żeby go było łatwo znaleźć. Na swoich konsultacjach, które już robię od ponad 20 lat, wyizolowałam około 60 zmiennych osobowych, które decydują o tym, czy dana osoba sobie poradzi w prowadzeniu biznesu, czy też nie. Na potrzeby tego odcinka przygotowałam tam kilkanaście takich zmiennych, które są najważniejsze. Cała reszta to są dodatki. Te są najważniejsze. Obejrzyj koniecznie ten odcinek, bo tam masz sprofilowanego człowieka. Czyli ci ludzie z takimi cechami osobowości, kompetencji świetnie sobie radzą w biznesie, a inni, którzy tego nie mają, nie. I tu jeszcze raz powtórzę: to, że ty czegoś nie masz, nie umiesz, nie wiesz, nie masz tego jakby naturalnie danego w swoich cechach osobowych, to wcale nie znaczy, że ty się nie możesz tego nauczyć. Wręcz przeciwnie, jeśli jest choćby jedna osoba, która na świecie się czegoś nauczyła, to już jest dla nas znak, że jest szansa, że my też możemy się tego nauczyć. Problem się pojawia gdzieś indziej, gdzie my najpierw diagnozujemy, że tak, brakuje mi na przykład umiejętności planowania. Planowania się możesz nauczyć, przygotowałam o tym kurs, albo brakuje mi umiejętności budżetowania. Budżetowania też się możesz nauczyć. Nikt z nas nie rodzi się z gotową kompetencją do zarządzania finansami. My się musimy tego nauczyć w, w życiu, albo nas uczy tego rodzina, albo nauczymy się tego sami. Ale kłopot się pojawia w tym momencie, gdy dana osoba wie, że finanse, albo planowanie, albo zarządzanie to jest pięta Achillesowa, to jest słaby punkt i stoi na rozstaju dróg. Mogę się tego nauczyć i zmienić swoją sytuację, albo nie będę się tego uczyć i nie zmienię swojej sytuacji. Problem jest właśnie w tym rozstaju dróg, że część z nas podejmuje decyzję, by nic nie robić. Więc pytanie, robisz, czy nie robisz? Zostawiam na twoją osobistą, strategiczną kawę. Tamten odcinek jest kompletny, ale uzupełnię go tutaj o jeden element. Nie każdy człowiek nadaje się też do zarządzania zespołem. Szczególnie wtedy, gdy ty planujesz większą firmę niż po prostu JDG, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza. I chcesz wyjść poza bycie freelancerem, freelancerką. I twój pomysł na biznes... Bądź też Twoje odczucie sukcesu, tak, Twoja meta wymaga stworzenia wielopoziomowej firmy z działami, z zespołem, z zarządzaniem tym zespołem i tymi działami, no to wtedy może się okazać, że jedni z nas mają taką naturalną umiejętność radzenia sobie z ludźmi i oni nie muszą wykonywać żadnego wysiłku w tym kierunku, żeby dobrze zarządzać zespołem i wspierać i rozwijać, ale równocześnie trzymać terminy i wszystko w kupie w jednej ręce. A inni z nas nie będą mieć tej umiejętności, bo z ludźmi im tam trochę nie po drodze. Ja bym sobie zadała takie pytanie: Czy ty masz już jakieś negatywne doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Jeśli tak, no to zadałabym ci kolejne pytanie czy byłaś na jakichś kursach, albo czy byłeś na jakichś kursach, które mogłyby cię tego nauczyć. Jeśli nie, no to dlaczego ty masz do siebie pretensje? Do tego po prostu trzeba wejść na ścieżkę edukacyjną, jak zarządzać zespołem. Znowu, wiele książek jest na temat zarządzania zespołem, a resztę to praktyka, bo my jako ludzie uczymy się przez doświadczenie i... Analizowanie naszych doświadczeń. Jeżeli nie będziesz prowadzić zespołu, jeśli nie spróbujesz, to ty możesz tylko nieść na swój temat jakąś historię, że ty się do tego na pewno nie nadajesz, a taką historię na swój temat opowiadasz, dlatego że gdzieś ktoś się z tobą pokłócił albo gdzieś się z kimś nie dogadujesz. To może być prawdziwa historia, ale niekoniecznie dotycząca ludzi. Pracy. Równocześnie może też się okazać, że to będzie największa przygoda Twojego życia, kiedy Ty zaczniesz uczyć się zarządzania takim zespołem, dlatego że wtedy się zorientujesz, że to nie ci ludzie są winni, tylko najwięcej do zmiany. Masz w sobie. Tak więc, jeśli te dwa elementy, pomysł na biznes i ty jako człowiek, tutaj to ci się spina, to masz bardzo duże szanse na to, żeby osiągnąć swoją metę. I to dotyczy zarówno prowadzenia małej firmy, bycia freelancerem, freelancerką, jak i tego elementu związanego z prowadzeniem zespołu. Wszystkiego się możesz nauczyć, nie poddawaj się, stań na rozstaju drugi i podejmij decyzję. Robisz czy nie robisz, uczysz się czy się nie uczysz, czy też dryfujesz i pozostajesz w tym miejscu, w którym jesteś. Trzeci element Rynek. Możesz mieć świetny pomysł na biznes i równocześnie, jako człowiek, możesz mieć idealne kompetencje do tego, żeby taki biznes prowadzić albo zespół, który pomoże ci zrealizować ten pomysł. Ale rynek może być niesprzyjający. Ten rynek może być bardzo mocno zagęszczony. Ten rynek może być już rynkiem, który jest mocno wydrenowany. Ten rynek może być w określonym czasie swojego działania. No i pytanie, co wtedy? To na tym etapie najważniejsze są te zmienne, które możesz prosto wygooglać, albo zapytać sztuczną inteligencję, AI, jakie są najważniejsze zmienne odpowiadające za sukces w biznesie. I będą to wysoka jakość produktów. I usług, umiejętność zarządzania finansami, odpowiednia elastyczność, jeżeli chodzi o kwestie podejmowania ryzyka, znajomość narzędzi marketingowo-sprzedażowych, wysoka jakość obsługi klienta. No i oczywiście, również tutaj jest na to rozwiązanie. Ono nie jest proste, ale ono jest do zrobienia. Biznes sprzyja proaktywnym. Jeżeli ty się zastanawiasz, czy robić to ty nie strzelasz. Jeśli ty po prostu robisz, edukujesz się, wykorzystujesz wszystko to, co masz, takie, jakie masz, i dodatkowo powiększasz swoje umiejętności, poszerzasz swoją wiedzę, no to w tym momencie nawet najbardziej zagęszczony rynek znajdzie dla Ciebie przestrzeń, i ty w tej przestrzeni się odnajdziesz. Może być też tak, że ten rynek będzie dla ciebie bardzo sprzyjający, bo odnalazłaś albo odnalazłeś taką niszę, na której można by działać. No ale pytanie, czy pomysł był dostosowany do tego rynku i czy ty jako człowiek dźwigniesz prowadzenie biznesu w obrębie takiej niszy. No, kolejna strategiczna kawa przed tobą, żeby się nad tym zastanowić. Czwarta zmienna. Czas. Nazywany również przeze mnie momentem. Czasami jest tak, że mamy fajny pomysł na biznes i to jest nawet dobry pomysł na biznes, ale rynek już to dawno wyeksploatował, czyli ten pomysł pojawił się za późno. Czasami jest tak, że my mamy ten fajny pomysł na biznes, ale ten pomysł pojawił się na rynku za wcześnie. I to za wcześnie, to może być za wcześnie dla Ciebie. Dlaczego? Dlatego, że każdy pomysł, im bardziej taki futurystyczny, im bardziej taki y, przyszłościowy, y, tym daje Ci większą gwarancję, że Ty trafiasz na niszę. Tak? I to jest super. To jest w ogóle wszystko super. Tylko teraz pytanie, czy Ty masz zabezpieczenie finansowe? Żeby wytrzymać czas dłuższego wprowadzania tego pomysłu na rynek, bo ty musisz ten rynek wyedukować, ty musisz ten rynek przyzwyczaić, że coś takiego się w ogóle pojawia. To nie jest tak, że ty masz po prostu jakiś taki pomysł, który dopiero tam jesteś pionierem w tym temacie, a rynek stwierdzi: Boże, że rynek, w sensie klient, stwierdzi, o, myśmy na to czekali. No byłoby świetnie, gdyby tak było. Do wszystkiego, co nowe, do wszystkiego, co jest takie jeszcze nieprzepracowane przez ludzi. My, jako ludzie podchodzimy, jako konsumenci, podchodzimy troszeczkę wrogo. Na zasadzie, yy, czy na pewno, więc ty potrzebujesz dużo więcej czasu. I teraz jedni z nas będą mieli takie zabezpieczenie finansowe, żeby ten czas wytrzymać, zacisnąć, wyedukować ten rynek i wtedy po prostu być pionierami w naszej niszy. I to jest najlepsze, co możesz dla siebie zrobić. No i będą tacy z nas, którzy po prostu nie mają takich możliwości. I to się wiąże z piątą zmienną czyli ze szczęściem. Bo to, czy tym jesteś w takim układzie rodzinnym, że możesz dłużej popracować na swój sukces, czy też jesteś w innym, no to to jest czasami kwestia naszych podejmowanych decyzji, ale bardzo często to jest kwestia szczęścia. To nie jest niczyja wina, że się urodził w rodzinie, który jest przedsiębiorcą w pierwszym pokoleniu. I niczyja zasługa, że się urodził w takiej rodzinie, gdzie po prostu do czwartego pokolenia wstecz wszyscy byli przedsiębiorcami, jak ty potrzebujesz po prostu szybkiej pożyczki na to, żeby przetrzymać ze swoim jakimś bardzo odkrywczym pomysłem na biznes, to wiadomo, że mama z tatą, dziadek z babcią ci tutaj pomogą, tak? To jest właśnie kwestia tego szczęścia związanego z momentem. Teraz człowiek i kwestia tego czasu i momentu. No czasami jest tak, że my mamy świetny pomysł, mamy kompetencje, potrafimy zarządzać finansami, uczymy się tego marketingu, ale właśnie urodziliśmy dwójkę dzieci, bliźniaki, wcześniaki. No i co z tego? że pomysł fajny, że nawet rynek by to przyjął, co z tego, że ty masz kompetencje, jak to nie jest swój czas. I znowu może być za wcześnie dla ciebie, czyli trochę trzeba poczekać, to jest też optymistyczna wiadomość, po prostu przetrzymaj to, tak? Ciesz się tym momentem, w którym teraz jesteś, twoje dzieci za chwilę będą większe, no wtedy może trzeba będzie zweryfikować pomysł na biznes, ale kompetencji w tobie nikt ci nie zabierze, prawda? Ale nie frustrujemy się tym, że to jest taki moment, po prostu takie jest życie. Czasami to jeszcze nie teraz. Bardzo rzadko zdarza mi się taka sytuacja, żeby trafił do mnie ktoś, kto w życiu swoim ma taki moment, że na biznes jest za późno. Ja wielokrotnie na moich live'ach przytaczam przykłady moich klientek, które na kilka lat przed emeryturą zdecydowały się najpierw na działanie na umowach o dzieło, potem na pierwszej nierejestrowanej działalności, potem przechodziły na już normalną działalność rejestrowaną. Żeby nie martwić się Zusem i emeryturą, tak? I teraz mają się świetnie i zaczęły te kilka lat przed emeryturą. Jest bardzo mało przypadków, których na pójście na swoje jest za późno. Ale one mogą być. Tak się zdarza. To też jest związane trochę ze szczęściem w tym aspekcie momentu w twoim konkretnym życiu. To szczęście wiąże się z tym, że czasami jest tak, że ty masz pomysł, ty masz kompetencje, i ty trafiłeś, trafiłaś w swój najlepszy czas, czyli dzieci już odchowane albo jeszcze nie masz tych dzieci i ty masz po prostu 100% czasu na to, żeby rozwijać ten biznes. No, tak się zdarza. Chociaż te przykłady były dla pań, wierzę, że panowie przetransponują to na swoją sytuację. Może być tak, że na przykład jesteście panowie w trakcie budowy domu i cała budowa domu wisi na was. No i wtedy pomysł na biznes. Co z tego, że pomysł świetny, co z tego, że wy macie kompetencje, co z tego, że rynek by nawet tego potrzebował, jak jesteście tak dojechani kompletnie innymi tematami? Że może Wam to blokować po prostu swobodę działania w obrębie własnej firmy. A tak to już jest, że te pierwsze 36 miesięcy, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, jest krytyczne. I tyle, ile wypracujesz przez te 36 miesięcy, to tyle potem Ci będzie łatwiej. Warto o tym pamiętać. Moment, czas związany z tą zmienną rynku. Ultra ważna sprawa. Czasami rynek jeszcze jest na to niegotowy, co my chcemy mu zaoferować, czasami już jest za bardzo rozdrobniony. Tutaj trzeba się bardzo mocno zastanowić nad tym, czy to jest właściwy moment i właściwy czas, żeby na dany rynek wejść. I tutaj znowu szczęście sprzyja proaktywnym. Jeżeli kiedykolwiek w internecie będziesz słyszeć historię cudzego sukcesu, jak to ktoś osiągnął sukces w swoim konkretnym biznesie, to ja zawsze polecam zadać takiej osobie, jeśli jest taka możliwość, jedno pytanie. Ile lat prowadzi ten biznes i jaki był rynek w momencie, kiedy ta osoba na tym rynku startowała. Bardzo często okazuje się, że to była nisza, która właśnie miała tendencje zwyżkowe, rynek był nowy, szybko rozwijający się i ta osoba po prostu miała szczęście, że ten rynek właśnie taki był. Tylko nie chciałabym teraz odbierać tego sukcesu no, tym osobom, które dawno wchodziły na jakieś określone rynki i osiągnęły na tych rynkach sukces, dlatego że zawsze sukces sprzyja. Proaktywnym ludziom, którzy działają. To nie są nigdy przypadkowi ludzie, którzy po prostu a, tak się trafiło. Mm -mm. Te osoby najczęściej zasuwały, tytanicznie ciężko pracowały, czasami wykonywały dużo więcej rzeczy niż przeciętnie rzeź innych osób razem wziętych. I ponieważ strzelały, 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 jednym z takich strzałów okazało się, że strzeliły w rynek, który właśnie się rozwijał. Czy tam było szczęście? Tak. Ale czy tam było również działanie tej osoby, trud tej osoby? Oczywiście, że tak. Natomiast mówię o tym szczęściu dlatego... Żebyś ty teraz, kiedy analizujesz swoją obecność w swoim biznesie jako freelancerka, freelancer, przedsiębiorczyni, przedsiębiorca, właścicielka małej czy dużej firmy, żebyś nie biczowała się za to, że w twoim konkretnym przypadku tego szczęścia brakło. Bo ty też z tego rynku możesz wyciągać bardzo dużo, pod warunkiem, że te wszystkie zmienne będziesz mieć razem spięte. To nie chodzi o to, żeby się teraz biczować, a nie miałam szczęścia, nie da się z tym nic zrobić. Właśnie nie. Daję ci to jako przykład. Ja weszłam na rynek online jako marketerka za późno. Nie wyczułam tego momentu, w którym ten rynek zaczął się rozwijać. Było to związane z tym, że ja w życiu osobistym byłam pochłonięta kompletnie innymi tematami. Dodatkowo, moje życie zawodowe było dosyć stabilne i dosyć bezpieczne. Nie widziałam w ogóle potrzeby tego, żeby tutaj cokolwiek zmieniać. Trzeci aspekt związany z moją kwestią osobową. Jestem bardzo nieelastyczna na zmiany, czyli, jak nie trzeba czegoś zmieniać, to ja absolutnie tego nie zmienię. Wiem, że to jest moja pięta Achillesowa, bardzo nad tym pracuję, bardzo czuwam, ale jednak tutaj, konkretnie w tym przypadku, zabrakło mi tego błysku, zabrakło mi tego szczęścia, żeby się zorientować, że to jest ten czas, ten moment i że to jest odpowiedni czas na ryzyko. Nie zrobiłam tego. No ale zobacz, niezależnie od tego wszystkiego, weszłam na ten rynek. Wiem, jaki mam wytyczony cel, wiem, co jest moją definicją sukcesu, wiem, jaka jest moja meta. Do momentu, dopóki zarabiam na firmę, na siebie, na te wszystkie pakiety ubezpieczeniowo-oszczędnościowe i poduchy finansowe, i równocześnie nie przekracza to tych 8 godzin mojego czasu w 4 dni w tygodniu. To ja uważam, że każdego dnia osiągam sukces, bo to jest moja definicja sukcesu. Ja nadal jestem na tym rynku, nie jestem największa, nie jestem najbardziej popularna, ale mam swoje grono odbiorców, które daje mi zarabiać. I tutaj będę bardzo podkreślać z wielką mocą, gdybym miała przeanalizować moje cechy, Przedsiębior osoby jako człowieka, jako te cechy, które są najlepsze dla tego, żeby być przedsiębiorcą, to absolutnie się na bycie przedsiębiorczynią nie nadaje. Absolutnie nie. A jednak jestem, jednak robię. Pomimo tego, że nie mam pewnych um takich umiejętności osobowych, naturalnych, to ja je wypracowałam. Czyli tutaj dochodzimy do takiej zmiennej, jaką jest upór. Po prostu upór, bo z całą pewnością, jeżeli chodzi o wiedzę, y, narzędzia marketingowe, zarządzanie finansami, zarządzanie sprzedażą, nawet zarządzanie zespołem, u mnie te kompetencje były bardzo wysoko w bardzo dużej nadreprezentacji. Ale ja jestem introwertyczką, tak? Ja lubię powolutku, ja nie lubię zmian, tak? Mogłabym dużo tutaj mówić o rzeczach, które tak naprawdę nie sprzyjają temu, żeby zarabiać, żeby prowadzić własną firmę, a jednak to robię, czyli da się. I to niech będzie dla ciebie takie światełko nadziei. Takie światełko optymizmu, że nawet wtedy, kiedy tego szczęścia ci trochę zabraknie, albo może wtedy, kiedy te twoje cechy osobowe trochę ci przeszkadzają, nie ułatwiają ci tego prowadzenia biznesu, to jednak się da. I to wypracujesz z czasem. Warunek: proaktywność, działanie. Kiedy stajesz na rozstaju dróg i zastanawiasz się działać czy nie działać, robić czy nie robić, robić. Potem zatrzymywać się, analizować to, co było zrobione i na tej podstawie wyciągać wnioski. Stajesz na rozstaju dróg. Działasz, robisz, wiesz, że pewne rzeczy będą u ciebie wymagać czasu, ale to nie dyskwalifikuje cię w tym, żeby zarabiać na swoim. Najtrudniejszą rzecz zostawiłam na koniec. Pomysł na biznes, który nie jest trafiony. Jeżeli spróbowałaś już wszystkiego, jeżeli spróbowałaś już wszystkich możliwych ścieżek, jeżeli otarłeś albo otarłaś się o wielu nauczycieli biznesu, marketingu czy sprzedaży i faktycznie z ręką na sercu wdrażasz te rady i żadna z tych ścieżek nie działa, bardzo możliwe, że trzeba podjąć decyzję o tym, że ten pomysł trzeba z rynku zwinąć i spróbować w czymś innym. Pamiętaj o tym, że twoje doświadczenie już w prowadzeniu nawet tego nietrafionego biznesu jest rzeczą bezcenną. Kiedyś, kiedy startowałaś albo startowałeś, nie miałaś tego doświadczenia. A w związku z tym teraz w, z nowym pomysłem możesz wejść na nowy rynek z nowymi siłami, ale jeszcze dodatkowo z tym doświadczeniem, które już masz. A to jest bezcenne, i bardzo proszę nie zapominaj o tym. I to już wszystko na dziś. Przypominam, że na YouTubie ukazuje się tylko skrót spotkania, które jest na żywo na Facebooku i na Instagramie. Tam jest dużo więcej przykładów, dużo więcej mojego czasu poświęcam na Wasze pytania i moje odpowiedzi, a YouTube jest dla tych, którzy nie mogli być tego dnia z nami na żywo, bądź mają mało czasu i potrzebują tylko takiej esencji, pigułki wiedzy w danym temacie. Do zobaczenia za tydzień na naszej kolejnej strategicznej kawie.